Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Pan Rzecznik wspomniał, Szanowni Państwo, za nami 100 dni samorządu powiatu tureckiego 6 kadencji. To jest 100 dni wytężonej pracy zarządu oraz Rady Powiatu Tureckiego. W imieniu zarządu wraz z panem wicestarostą, panem przewodniczącym Rady pragniemy przedstawić Państwu najważniejsze zadania i priorytety, które obecny samorząd przyjął do realizacji podczas tej kadencji. Do tych jakże ważnych obszarów życia publicznego należą edukacja, służba zdrowia i inwestycje drogowe. Zacznę może od edukacji, ponieważ rok 2019 jest rokiem szczególnym. To rok przyjęcia podwójnego rocznika do szkół średnich. Szanowni Państwo, po licznych spotkaniach dyrektorów naszych placówek oświatowych z członkami zarządu powiatu tureckiego, podczas posiedzeń tego zarządu, podczas wspólnych komisji i wspólnych rozmów z radnymi powiatu tureckiego, podczas chociażby ostatniej sesji Rady Powiatu, którym głównym punktem była właśnie oświata, chcę z pełną odpowiedzialnością przekazać Państwu bardzo dobrą wiadomość dla rodziców, uczniów, dla Państwa redaktorów i zapewnić Państwa, że powiat turecki jest gotowy na zmianę. Jest gotowy na przyjęcie podwójnego rocznika do tych wszystkich szkół na terenie powiatu tureckiego. Jest gotowy na przyjęcie wszystkich chętnych uczniów do tych szkół i są zabezpieczone środki na przygotowanie tych szkół. Pragnę tylko przypomnieć, że na terenie powiatu tureckiego mamy 4 wspaniałe szkoły. Jest to pierwsze liceum ogólnokształcące, jest to zespół szkół technicznych w Turku, jest to zespół szkół rolniczych w Kaczkach Średnich oraz zespół placówek edukacyjno-wychowawczych w Turku. I tu pozwolicie Państwo, że na chwilę przekażę głos panu przewodniczącemu Rady Powiatu. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym też powiedzieć i podkreślić to, co powiedział pan starosta, że rzeczywiście ten okres 100 dni wydawałoby się, że krótki, ale był burzliwy i dosyć pracowity, jeżeli chodzi o organ, jakim jest Rada Powiatu i Komisję Rady Powiatu. Też to był dosyć trudny okres, ponieważ taki pewien okres przejściowy, bo realizowaliśmy jako Rada jeszcze budżet z roku poprzedniego, czyli 2018, i mogę powiedzieć, projektowaliśmy budżet już w części zaplanowany i zaprojektowany na rok bieżący. Ale udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych, finansowych i wiele programów, które no, tutaj będą w powiecie realizowane. I żeby nie być gołosłownym, to podam szczegóły, chociażby taki projekt jak OSA, czyli Otwarte Strefy Aktywności. Jest to współfinansowany projekt przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i planowany jest do realizacji przez zespół placówek edukacyjno-wychowawczych. Wartość projektu jest około 50 tysięcy złotych, w tym około 50% dofinansowanie. Kolejne rzeczy to jest wyposażenie strefy relaksu w stół do gry w szachy, i Chińczyka i różne elementy infrastruktury, które by mogły być tutaj wybudowane. Wyposażenie siłowni plenerowej w około 10 urządzeń, jak na przykład wioślarz orbitek, rower, jeździec, motyl, wyciąg górny. Może się wydawać, że to no jest mała kropla, ale wydaje mi się, że w takim okresie właśnie przejściowym no, mieszkańcy naszego tutaj powiatu, miasta oczekują na tego typu rozwój projektowanych przez nas wniosków, no i zobaczymy, jaki będzie oddźwięk też społeczny. Natomiast w ramach wsparcia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie tureckim zabezpieczyliśmy kwotę jako Rada 30 tysięcy złotych. Jest to kwota, która jest tylko bodajże 1/3. Reszta dokłada
Resztę kwoty dokłada PFRON. Auto będzie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych rehabilitowanych właśnie w warsztatach terapii zajęciowej. To wszystko, dziękuję Panie Starostwie. Pokrótce możemy. Szanowni Państwo, sami widzicie, że każda z tych szkół jest inna, ale każda z bardzo bogatą ofertą edukacyjną. Ponadto, proszę Państwa, przed nami jest duże wyzwanie, a dotyczy to głównie zabezpieczenia bazy sportowej dla pierwszego liceum ogólnokształcącego. Mówimy o budowie, ja powiem dzisiaj, obiektu sportowego. Szanowni Państwo, następnym bardzo ważnym zadaniem, przed którym stoi powiat, to służba zdrowia. Uważamy, że inwestycja w dobrą opiekę zdrowotną korzystnie wpłynie na zapewnienie lepszej przestrzeni życiowej dla naszych mieszkańców i pozwoli im dalej rozwijać się w naszej małej ojczyźnie. W tym miejscu po raz kolejny pragnę podziękować wszystkim wójtom i burmistrzom z terenu naszego powiatu tureckiego za przyłączenie się do mojej inicjatywy, czyli do włączenia się do nowego składu Rady Społecznej. Jeszcze raz dziękuję. Upatrujemy rozwój potencjału powiatowego szpitala jako jednostki medycznej świadczącej profesjonalny i szeroki zakres usług medycznych poprzez, i tu pokrótce powiem, to jest kontynuacja remontu, przebudowy oddziału wewnętrznego, jest to tak zwana część żeńska. Dofinansowanie zakupu wyposażenia na oddziały szpitalne naszego szpitala w Turku na kwotę 330 tysięcy złotych. W tym jest zakup nowych łóżek na oddział wewnętrzny, w tym jest zakup nowych mebli także na ten oddział wewnętrzny. Ponadto zabezpieczyliśmy środki finansowe na dokumentację oddziału ginekologiczno-położniczego z oddziałem noworodkowym, to jest kwota 100 tysięcy złotych. Dalej, zabezpieczyliśmy środki finansowe na dokumentację oddziału dziecięcego, to jest kwota 70 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, zarząd dba także o oszczędność i wizerunek zewnętrzny naszej placówki medycznej. I tu pragnę Państwu przedstawić, że to jest szacunkowa wartość, ale myślę, że to ta kwota wystarczy. To jest zabezpieczenie 850 tysięcy złotych na termomodernizację tego szpitala. Szanowni Państwo, to są zadania wykonane przez ostatnie 100 dni, ale przed nami to także zrealizowanie zadania, o którym mówiłem już na spotkaniu noworocznym, realizacji zadania pod nazwą tomograf komputerowy. Ponadto będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych na przebudowę wcześniej wymienionych oddziałów, na zakup kolejnej nowej karetki pogotowia, na adaptację oddziału tak zwanego płucnego, który w tej chwili stoi pusty i straszy i przynosi koszty dla SP ZOZ-u. I co ważne, Szanowni Państwo, zlikwidujemy szlaban przed wjazdem na izbę przyjęć. I to już z pełną odpowiedzialnością mówię, że to stanie się już za dni parę. Trwało to troszeczkę, ale to są umowy wiążące. To był szefem tych szlabanów jest administrator, który jest w spółce, musiał też mieć zgodę wspólnika, ale po wielu rozmowach widzimy, że możemy się tu porozumieć i idziemy w tym kierunku, że ten wjazd na izbę przyjęć będzie bez żadnych opłat i wolny. Tam nie będzie tego szlabanu. Pozwólcie Państwo, że teraz jak jesteśmy
w budynku szpitala, ale w tym budynku szpitala też jest Wydział Komunikacji. I tak pozwolę sobie delikatnie przejść do Wydziału Komunikacji, jakie tam zmiany zamierzamy wprowadzić, jakie już zaszły. I bardzo proszę pana wicestarostę o relację. Co tam się dzieje, panie wicestarosto? Szanowni państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu tureckiego, informujemy, że w Wydziale Komunikacji nastąpiły zmiany kierownictwa, ale także zmiany jakości pracy tego wydziału. Jest nowy naczelnik, przed którym zarząd powiatu postawił zadanie usprawnienia jego funkcjonowania. Do sprawniejszej obsługi interesantów utworzono nowe stanowisko do spraw przyjmowania zgłoszeń rejestracji. Jest to obsługa bezpośrednia. Mamy też dobrą informację dla przedsiębiorców. Zakupiliśmy z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych licencjonowany sprzęt komputerowy celem usprawnienia obsługi klientów leasingowych. Idąc dalej ku lepszej i sprawniejszej obsłudze, zmieniamy godziny rejestracji pojazdów. I tak od kwietnia w każdy dzień będzie można rejestrować pojazdy od godziny 8, a ponadto w każdy poniedziałek wydłużamy dzień pracy wydziału do godziny 17. Reasumując, te zmiany, które już nastąpiły i które niebawem nastąpią, pozwolą osiągnąć zamierzony cel, jakim jest zmniejszenie kolejek, mniejsze kolejki. I to się już dzieje. Wydział Komunikacji, panie starosto, to w przeważającej mierze rejestracja pojazdów, a jak pojazdy, to drogi, a jak drogi, to inwestycje drogowe. I w tym kontekście proszę o inwestycjach drogowych poinformować mieszkańców powiatu. I tu płynnie przeszliśmy teraz do trzeciego filaru priorytetu głównych zamierzeń obecnej kadencji, czyli to są inwestycje drogowe. I szanowni państwo, inwestycje drogowe to, dobrze wiem, że to jest szereg przedsięwzięć, ale one są na blisko w tej chwili, na dzisiaj szacowane na 3 200 000 zł, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz jakości poruszania się po drogach powiatowych, jak i również dążenia do zrównoważonego rozwoju naszego powiatu. W planach inwestycyjnych mamy realizację zadań we wszystkich gminach naszego powiatu. To jest to, że nasze dążenie tutaj na posiedzeniach zarządu było równomierne rozłożenie tych inwestycji we wszystkich gminach miejskich czy wiejskich powiatu tureckiego. I tak przypomnę tylko chociażby głośną ulicę Zdrojki Lewe, na które to są środki własne zabezpieczone z 900 000 zł. I szanowni państwo, po raz pierwszy od 80 lat ten zarząd będzie realizował pierwszy etap tej ulicy i to już się stanie też niebawem. Jesteśmy po rozmowach już z panem burmistrzem miasta Turku, czyli zaczynają też tą infrastrukturę tak zwaną podziemną i dalszy etap tych prac, to zaraz o tym wspomnę, ale to będzie też bardzo zależne od pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych, ale to może za chwilę. Drugą dosyć dużą inwestycją jest przebudowa drogi, chodnika przy drodze powiatowej koło Brudzew-Brudzyń w miejscowości Brudzew i jest to kwota 841 000 zł. Mówimy o drogach, ale tak jak wcześniej mówiłem o oszczędnościach związanych z budynkiem SP ZOZ-u w Turku. Oszczędności to także, szanowni państwo, zaprzestanie już wypożyczania sprzętu. Zarząd Dróg Powiatowych, kierownik tego zarządu zwracał się wielokrotnie z prośbą o zakup koparko-ładowarki. Obecny zarząd pochylił się nad tą prośbą i szanowni państwo, przeznaczyliśmy na ten cel 200 000 zł. Ponadto mamy już bardzo, bardzo dobrą informację, że Fundusz Dróg Samorządowych na terenie całej Polski już został ogłoszony, a trzeba też podkreślić, że
województwo wielkopolskie jest na trzecim miejscu z wszystkich województw naszego kraju, które otrzymało olbrzymie środki, bo to jest blisko 377 milionów złotych do wydania w tym roku. To jest naprawdę duży zastrzyk, co, o czym wielokrotnie mówiłem. I teraz przed nami, panie starosto, panie przewodniczący, bardzo duże wyzwanie w pozyskaniu jak największej kwoty z tej ogromnej puli. Szanowni państwo, tak na gali wspominałem, przed nami jest wiele wyzwań, być może jeszcze trudniejszych niż te z lat ubiegłych, ale jestem głęboko przekonany, jesteśmy głęboko przekonani, że poprzez współpracę z samorządami gminnymi, gospodarczymi, rolniczymi oraz parlamentarzystami, rozmawiając i wspierając się, zrealizujemy postawione przed sobą cele po to, aby mieszkańcom powiatu tureckiego żyło się bezpiecznie i dobrze. Sporów i kontrowersji na sesji pod tytułem sala gimnastyczna, a sala, czy jak pan to powiedział, obiekt sportowy przejadał. No bo z jednej strony jest propozycja dotychczasowa jakiejś tam sali, poprzednich jeszcze chyba władz, a druga, no forsowana przez pana radnego Wojtkowiaka, żeby to był jednak obiekt pełnowymiarowy. No i teraz, czy przypadkiem nie jest tak, że ta druga propozycja nie odeśle planu tej inwestycji ad calendas graecas, że to, no bo to będzie, no wiadomo, inne rzędy wielkości pieniędzy, a inne przy takiej pełnowymiarowej. No. Panie redaktorze, bardzo dobre pytanie, a już odpowiadam. Z tego co pamiętam, 15 marca mamy mieć już gotowy projekt sali gimnastycznej. I tak jak powiedziałem na sesji, tak jak wcześniej na zarządzie, czy panu radnemu, członkowi zarządu Andrzejowi Wojtkowiakowi, zaraz zrobimy pierwsze posiedzenie zarządu, ale dotyczące tej właśnie inwestycji. A woli przypomnienia, to sam pan redaktor zauważył, że powiedziałem obiekt sportowy, nie użyłem sali, hali. Dlaczego? Dlatego, że no musimy sobie też spojrzeć prawdzie w oczy, że wszelkie dofinansowania, które idą z Ministerstwa Sportu, dotyczyły sal gimnastycznych, nie hal gimnastycznych. I dlatego ja nie ukrywam, że też miałem wątpliwości w tamtej kadencji jako wicestarosta, że no może zróbmy troszeczkę ten obiekt większy, no bo możemy pewne rozgrywki sportowe rozgrywać u nas, nie jeździć na pełnowymiarowe hale, które mamy na terenie powiatu tureckiego. Ale no, serce a rozum, tak? I dlatego decyzja była taka, że decydujemy się na salę gimnastyczną, bo za tym widzieliśmy, co roku szły dodatkowe dofinansowania. I szczerze mówiąc, w tej chwili nawet mamy do końca marca termin złożenia wniosku o takie dofinansowanie. I ja myślę, że jeżeli 15, 16, może jakiś dniowy poślizg będziemy, spotkamy się i będziemy mogli złożyć taki wniosek, żeby się zmieścić tutaj w ustalonym terminie, szedłbym właśnie w tą salę gimnastyczną, chociaż, szanowni państwo, to będzie posiedzenie, to będzie dyskusja, także no, jeszcze wszystko do przedyskutowania, ale no, tyle, co mogę w tej chwili powiedzieć.